Chciałam zapytać w związku z tym całym procesem dezinformacji, który praktycznie cały czas się moim zdaniem toczy w tym komunizmie i rzeczywistości na tle politycznym. Moje pytanie jest takie, jak w takim razie uchronić się od takiego rodzaju bierności? Ponieważ wciąż tutaj mówimy o tym, że nie mamy jakby wpływu do końca na to, co się dzieje na scenie politycznej, oprócz tego, że faktycznie tak jak pan wrzucamy głosy do skrzynki i możemy mieć jakąś wewnętrzną nadzieję, oczywiście wiążąc to wszystko z modlitwą. Jak i taki człowiek młody, większość moich znajomych, którzy uważają, że tak naprawdę no nie mamy na nic wpływu i mimo to, że się modlimy, to jak nie uśpić siebie, bo tak naprawdę wciąż jesteśmy biedni, słuchamy pewnych rzeczy, ale jak to się ma z tą czujnością, kiedy, jak zacząć działać, prawda, i w jaki sposób, bo to jest jakiś proces, ten proces oczekiwania, prawda, naszego. Tak, nie można oczekiwać siedząc z założonymi rękoma, no, tak. Proszę pani, Kościół, szkoła, strzelnica. Trzy obiekty, których trzy obiekty, których wzniesieniu i zabezpieczeniu powinni się poświęcać polscy patrioci. W tej kolejności Kościół, koniecznie katolicki, koniecznie to miejsce, w którym jest przechowywany największy skarb. I teraz pani mówi, modlimy się i ciągle nic z tego nie wynika. No my nie wiemy, co wynika z naszej modlitwy, a co nie wynika, prawda? Najwyraźniej się za słabo modlimy. Natomiast na tym polega trik, że my nie wiemy, co kiedy tam przekracza masę krytyczną u Pana Boga i kiedy Pan Bóg już zniecierpliwiony naszymi tutaj roszczeniami wreszcie macha ręką i deleguje jakiegoś archanioła z mieczem ognistym, żeby to wszystko pozamiatał, prawda? Nie wiadomo. Natomiast wiadomo, że Pan Bóg to w każdej chwili takie rzeczy robi. I w dodatku też przyznajmy szczerze, że niewątpliwie opiekuje się nami jak na to, jacy jesteśmy i co żeśmy ze siebie zrobili, no to po prostu jest nadto łaskawy dla Polaków, prawda? No więc Kościół jako skarbnica tradycji, szkoła obok tego kościoła i koniecznie własna szkoła, to znaczy w Polsce, w kraju, tutaj w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie to jest może jakoś to jest takie bardziej oczywiste, ale w kraju większość rodaków uważa, że szkoła to jest coś, co państwo robi. Państwo robi i my oddajemy państwu nasze dzieci do tej szkoły na wychowanie i teraz chodzi tylko o to, żeby wyegzekwować od państwa, żeby tam mądry dyrektor był w tej szkole, a żeby nad mądrym dyrektorem był mądry minister w Warszawie. Otóż to się nigdy nie ziści. Nigdy to się nie ziści. I szkoła musi być emanacją z dołu. To musi być przez was kontrolowane, przez was to musi być urządzone, przez was to musi być stworzone, prawda? Przez was przynajmniej musi być wybrane świadomie, tak? I teraz praktycznie, no to po prostu chodzi o to, żeby właśnie nie czekać, aż się w Warszawie wybierze do parlamentu taka ekipa, która tam skieruje do ministerstwa jakiegoś wybitnego patriotę katolika, bo to po pierwsze nigdy się nie zdarzy, a po drugie nawet jak się zdarzy, to inercja tej machiny będzie przeciwko temu. No więc ja mógłbym tutaj opowiadać o tym, jak to właśnie Komisja Edukacji Narodowej jest strasznym dopustem Bożym, a nie skarbem z naszej historii i jakie tego są zgubne konsekwencje, ale najprościej rzecz ujmując, no po prostu nic nie będzie, jeżeli Polacy nie będą
sami tworzyli szkół, do których zechcą oddawać swoje dzieci, wnuki. I podam konkretny przykład, że byłem 2 miesiące temu, miałem właśnie taki wieczorek w mieście Brzegu i tam mi powiedzieli, że tworzą szkołę i ja zapytałem, a ile macie dzieci do tej szkoły chętnych? I myślałem, że powiedzą 100, tak? A oni mówią tuzin. Tuzin, ale już robią szkołę, dla swoich dzieci robią szkołę. I już z tuzinem uważają, że im to zagra, że już dadzą radę. No więc, proszę Państwa, naprawdę nie ma wymówki. Nie ma wymówki, w której parafii polskiej się nie znajdzie tuzin rodzin, które by oddały dzieci na naukę do wspólnie urządzonej szkoły, do wspólnie zarządzanej szkoły. W której no jeżeli się nie znajdzie tuzin, no to naprawdę, to co jest warta taka parafia wtedy, prawda? To ostatni gasi światło, wyjść i zgasić. Więc szkoła, a obok szkoły, proszę pani, strzelnica. Obok szkoły strzelnica. 100 lat temu był w Polsce ruch strzelecki i przydało się to szybciej, niż ktokolwiek się spodziewał, prawda? Przydało się to. Teraz niech nikt nie myśli, że ja zachęcam do jakiejś amatorszczyzny i że ja zachęcam do insurekcjonizmu. Ja zniechęcam żadnej amatorszczyzny, żadnego z motyką na słońce, tylko właśnie potrzebni są fachowcy. No ale żeby byli fachowcy, no to najlepiej, żeby już w przedszkolu wiedzieli, którą stroną to się trzyma, tak? To naprawdę najlepiej. I teraz myślcie Państwo o strzelnicy jako o miejscu, jako o środku życia kulturalnego Polaków. Strzelnica to jest miejsce, w którym należy się spotkać. Jak się człowiek spotka, jeden Polak z drugim, to porozmawia. Jak porozmawia, to potem pójdą i wypiją. Jak wypiją, zakąszą. I z tego jest życie kulturalne, jest cywilizacja, jest kontakt międzyludzki, prawda? Kościół, szkoła, strzelnica. A żeby było możliwe jedno, drugie i trzecie, no to są potrzebne polskie pieniądze. Czyli każdy Polak, który daje drugiemu Polakowi albo i trzeciemu pracę, który jest w stanie stworzyć z igły widły i jakiś interes uruchomić, to jest skarb narodowy. I tacy ludzie powinni być hołubieni, powinni być szanowani, tak, za to, że potrafią postawić coś na nogi. Polacy zostali, ponieważ się zdemokratyzowali, socjalizowali, w związku z tym zostali niestety wdrożeni do takiego myślenia o ludziach interesu kategoriami podsuniętymi przez podręczniczka politruka, prawda? Że to pamiętacie Państwo, jak się mówiło w latach 70., jeszcze 80., że prywatna inicjatywa, badylarze, prawda? Ile pogardy w tym określeniu, prawda? Ile podejrzliwości. No więc to jest wszystko dziedzictwo bolszewików, to jest dziedzictwo Sowietu, prawda? Teraz 100 lat temu z okładem był taki ksiądz Wawrzyniak, prawda? Który był twórcą, to historyk Grzegorz Kucharczyk pamięta, on potrafi wymienić cyfrę, ile on stworzył stowarzyszeń, ile kas jakichś właśnie samopomocowych. Na Wielkopolsce, no to było coś, kilkadziesiąt jakichś stowarzyszeń, jakieś, to po prostu była... Mnie się zdaje, że łącznie ponad 100 jakichś właśnie przedsięwzięć, w których, które on inicjował i które potem przeżyły go... No i to była przede wszystkim machina życia gospodarczego. Tak. W obliczu, prawda, te Niemców, którzy chcieli... I Prusacy, jak on umarł, to oni odetchnęli z ulgą. Więc to jest wzorzec, to jest bohater narodowy. Przepraszam, nie łobuzy lub kretyni, którzy zostali wystawieni przez masonerię, węglarstwo międzynarodowe po to, żeby podpalić Polskę 15 razy, tak? Nie jacyś zboczeńcy, szaleńcy w rodzaju, przepraszam, Szymona Konarskiego czy Piotra Wysockiego, tylko ksiądz Wawrzyniak i inni bohaterowie narodowi powinni wyjść z cienia. Powinni, przepraszam, zdejmuję portret Kościuszki ze ściany, który się umawiał z Robespierrem i Saint-Justem na dywersję na tyłach dla francuskiej rewolucji, tylko w to miejsce trzeba powiesić prawdziwych bohaterów narodowych, a więc świętych,
a więc kanclerzy różnych, poczciwych, mądre głowy, a więc właśnie ludzi interesu. No i ksiądz Wawrzyniak jest takim no kapitalnym przykładem, prawda, którego naprawdę będzie więcej pożytku z nauczania w takiej polskiej szkole przez 45 minut o tym, jakim supermenem i ibermenszem był ksiądz Wawrzyniak, niż z różnych innych lekcji historii o tym, jak to właśnie w walce z przeważającymi siłami polegliśmy na kolejnej barykadzie. Teraz moja mama mnie upomina, żebym wyraźnie zaznaczał, że ja to mówię nie z drugiej strony tej barykady, na której polegliśmy. Ja to mówię z tej samej strony tej barykady. I mam nawet jakieś tam rodzinne parantele, które to mogłyby uwiarygadniać, że ja tego nie mówię z zewnątrz, że to ja dalej mam serce ulokowane, tak, w tych wszystkich miejscach, tam gdzie oni wszyscy poumierali, czy się dali pozabijać. Ja z tym wszystkim współodczuwam i ja to wszystko bardzo kocham, tylko że to nie jest projekt, według którego można Polskę zbudować na jutro tak, żeby ona jeszcze przetrwała burzę i napór jakąś. To nie jest ten projekt, według którego można do czegoś Polskę doprowadzić. Więc Kościół, szkoła, strzelnica, polskie pieniądze, polski pracodawca. I teraz jeszcze taką rzecz powiem, że się niektórzy są rozczarowani tą receptą, ponieważ wydaje im się, że jest jakaś recepta, którą można by zrealizować zaraz w przyszły wtorek. Nie ma takiej recepty. Nie ma drogi na skróty. Tak jak do monarchii nie ma drogi na skróty, że tutaj się skrzykniemy, wybierzemy i proszę bardzo, losowanie, kto będzie. Nie ma takiej drogi na skróty. Tak samo do Polski poczciwej i wiernej nie ma drogi na skróty, tylko po prostu się muszą jacyś Polacy uczciwie wychować i w związku z tym nie mogą mieć przewracane w głowie od kolebki całą tą republikańską w masońskim znaczeniu, całą tą sztuczną, fałszywą, nieprawdziwą legendą. No i żeby ich od tego, ich, te dzieci i wnuki od tego uchronić, państwo naprawdę sami musicie dbać o swoją szkołę. I teraz możecie tę szkołę mieć tutaj, a może na przykład się skrzykniecie i weźmiecie patronat nad jakąś szkołą w kraju, w jakimś miejscu. Prawda? Może jakieś dzieło jesteście w stanie zrealizować tam za oceanem, prawda? Takie rzeczy też są możliwe. Dzisiaj naprawdę przez internet można się komunikować, to są proste rzeczy. Thank you.